Temat, który chciałem dzisiaj przedstawić, to przekleństwo, które zmienia się w błogosławieństwo. Spojrzałem w tematy kazań, które miałem u was ostatnim razem i było to mniej więcej rok temu. Mówiłem o dobrych czasach. W niewielu zborach miałem okazję powiedzieć tamto kazanie. To było jedno z takich moich ulubionych. Żyjemy w wyjątkowo dobrych czasach. Pamiętacie, jak to rok temu było, nie? Jakie to były dobre czasy. I tak sobie myślę, o, pewnie jeszcze w paru zborach powiem o dobrych czasach, ale się czasy zmieniły trochę. Jak to nieraz przez ten rok potrafi się zmienić. Ale Pan Bóg w niezwykły sposób potrafi zmieniać te gorsze rzeczy w naszym życiu w coś, co ostatecznie staje się błogosławieństwem. Tylko On to potrafi. Jest w tym specjalistą. I jest to również dla nas taką zachętą, że nawet jeżeli coś nie wychodzi, nawet jeżeli nam się wydaje, że spotkało nas nieszczęście, nawet jeżeli, i nawet jeżeli jest to prawdziwe nieszczęście i prawdziwa tragedia, to Pan Bóg i tak potrafi uczynić z tego coś dobrego. Opowiem o kilku historiach biblijnych, które wierzę będą dla nas taką zachętą, że On potrafi najgorsze momenty, te przekleństwa naszego życia odwrócić w błogosławieństwo. Jako pierwszy Mojżesz. Mojżesz, jak czytamy, był bardzo skromnym człowiekiem. Sam tak napisał. Ja myślę, że to akurat ktoś nie wytrzymał i jest to komentarz na temat Mojżesza, że był tym najskromniejszym. Ale dzięki temu człowiekowi, który z Bogiem chodził tak wiernie w tych różnych gorszych momentach. Tak naprawdę Mojżesz to miał tak wiele tych trudnych momentów w swoim życiu. I dzięki temu, że on to tak pokornie znosił, to my dzisiaj też mamy zachętę, że cokolwiek się dzieje w naszym życiu, w naszym świecie, to trzeba to wiernie znieść. Ale chciałbym odnieść się do bardzo takiej konkretnej historii związanej z Mojżeszem. Wielkie cuda, Mojżesz wyprowadza naród izraelski z Egiptu, przechodzą przez morze, wcześniej plagi, no niezwykłe okoliczności. Cieszą się wszyscy, byliśmy niewolnikami, Bóg Jahwe jest wielkim Bogiem, prowadzi nas. Docierają na pustynię i czego się można było spodziewać? Na pustyni jest mało wody. I przychodzi moment, kiedy tej wody nie ma w ogóle. Przychodzą zatem do Mojżesza i mówią: Mojżesz, nie ma wody. Naród izraelski był narodem, który bardzo lubił narzekać i myślę, że mamy dużo wspólnego. Obojętnie jakie czasy, obojętnie co się dzieje, lubimy narzekać. I oni wtedy przychodzą, ale to jest bardzo zrozumiałe. Jak nie ma wody, to byśmy narzekali. Nie ma się też co dziwić, że oni narzekają również na to, że jest manna każdego dnia. Pomyślcie o tym, gdybyście każdego dnia mieli jeść to samo. Jakkolwiek by to dobrze smakowało. Mojżesz, nie ma wody. Umrzemy. Po co my tam w ogóle wychodziliśmy z tego Egiptu? Tam było wszystko. Mojżesz wie, co robić. Mojżesz wie, że trzeba iść do Pana Boga i powiedzieć, że jest problem, a On da rozwiązanie. I Pan Bóg powiedział, trzeba zrobić tak. I czytamy o tym w Księdze Wyjścia w 17 rozdziale od pierwszego tekstu. Oto ja stanę przed Tobą na skale, Pan Bóg mówi do Mojżesza. Tam na Chorebie. A Ty uderzysz w skałę, i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. Pan Bóg mówi, zrobimy cud, ale to będzie niezwykły pokaz nie tylko mocy Bożej, ale to będzie edukacja.
Dla mnie jest niezwykłym, jak przyglądamy się księgom Starego Testamentu i nieraz komentatorzy biblijni próbują wmówić takie rzeczy. To byli tacy pasterze, tacy bardzo prości ludzie i sobie tam spisywali swoje historyjki. A z tymi ofiarami i ze świątynią to było tak, że no bo chcieli dać coś swojemu Bogu, a oni nic innego nie mieli. No to dawali mu te baranki. To taki w ogóle prymitywny zwyczaj dawnych ludów. No, żeby składać te krwawe ofiary. Wyobrażacie sobie? Bibliści potrafią takie rzeczy tak komentować. A tym samym pomijają to, co jest tak bardzo niezwykłe, jaka głębia jest w tych prostych historiach. I również ta historia ma swoje niezwykłe przesłanie. No i uczynili tak. Na oczach ludu Mojżesz wziął laskę, uderzył w skałę, popłynęła woda. Dlaczego w skałę? No, może też dlatego, że tam nie było wiele więcej w tym krajobrazie. Ciężko było jakieś drzewo spotkać. Poza tym to jest piękny obraz tego, jak Pan Bóg potrafi z czegoś najbardziej suchego. Bo czy macie coś bardziej suchego od skały, od kamienia? Ile można wody wydobyć z kamienia? No nie za dużo. Jak weźmiemy jakąś deskę chociaż, no to coś byśmy, jakąś kroplę może wycisnęli. Ale z kamienia nie za dużo. Więc Pan Bóg pokazuje, po pierwsze, możesz być suchy jak ten kamień, ale jak spotkasz się ze mną, to popłyną wody. Jak te wody popłynęły wtedy, to się wszyscy napili. A ich tam było naprawdę sporo. Niektórzy mówią, że nawet 2 miliony ludzi mogło być i również ich stada. Gdzie 2 miliony ludzi, to tak jak cała Warszawa. Popłynęła woda naprawdę solidnie z tego kamienia. Mija chwila czasu, chodzą po tej pustyni, mogli wejść do ziemi obiecanej, ale woleli okrężną drogą. I znowu zabrakło wody. No nie była jakaś niespodzianka, no przecież byli na pustyni. No tradycyjnie narzekają i tradycyjnie przychodzą do Mojżesza i mówią: Mojżesz, bo ty nas tutaj na śmierć przyprowadziłeś. Lepiej nam było zostać w tym Egipcie. Są naprawdę bardzo w tym uparci. I mówiąc tak może cynicznie o nich, jednocześnie mówię o nas, jak my nieraz potrafimy narzekać na okoliczności życia, które nas spotykają, na trudności. Przychodzą do Mojżesza, a Mojżesz tradycyjnie mówi: idę się pomodlić, zapytam Pana Boga, co trzeba zrobić. Tę historię mamy zapisaną w Księdze Liczb, czyli 4 Mojżesza, w 20 rozdziale i od 7 wiersza czytamy takie słowa. Mojżesz dostał instruktaż i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich: słuchajcie przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył 2 razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. No, znamy tę historię. Dlaczego taka surowa kara? Dlatego, że Mojżesz popsuł bardzo ważny symbol. Ta scena z wodą i z kamieniem miała być obrazem dla wszystkich, również dla nas, żyjących u kresu czasów, jak wygląda nasze zbawienie. Nieraz nam się wydaje, że to były takie przypadkowe historie. No tam szli, zabrakło wody i takie cuda, tam z kamieniem płynie woda, ale Pan Bóg w tym wszystkim, tak jak w świątyni i w każdym szczególe świątyni i we wszystkich świętach świątyni, miał jakąś naukę, którą chciał przekazać. Z tym kamieniem Nowy Testament, apostoł Paweł daje wyjaśnienie. Czytamy w 1 liście do Koryntian w 10 rozdziale i 4 wierszu. Wszyscy, mówiąc o Izraelu wędrującym po pustyni, i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.
Ta skała była symbolem Mesjasza, który miał przyjść. Pan Bóg bardzo lubi uczyć przez symbole. Zatem za pierwszym razem, kiedy Mojżesz staje i uderza w skałę i płynie woda, to jest obraz tego, co stało się na Golgocie. Ludzie są spragnieni, umierają bez wody. Na Golgocie popłynęły wody, które są w stanie napoić wszystkich. Skała została uderzona. Mesjasz został ukrzyżowany. Ale wystarczyło raz. Za każdym kolejnym razem, kiedy ktoś jest spragniony, nie trzeba już uderzać skały. Wystarczy do skały przyjść i powiedzieć. Tak jak Pan Bóg powiedział do Mojżesza i Arona, za tym drugim razem macie pójść, przemówić do skały i popłynie woda. A oni patrzą, wyobraźcie sobie ten szemrzący lud, który tam wymachuje rękami, widać ten gniew na ich twarzach. No się zdenerwował jeden z drugim. No ileż można, tacy tępi. Nie nauczyli się. Tyle cudów widzieli. Manna pada każdego dnia. I nic się nie nauczyli. No poniosło. Poniosło Mojżesza i uderzył w skałę. To też ciekawe, że Pan Bóg nieraz pomimo naszych błędów potrafi to przykryć. W jednym momencie przykryje. Uczcił Mojżesza jako przywódcę, woda popłynęła. Ale zaraz przychodzi do Mojżesza i mówi: Mojżesz, słuchaj, nie tak miało być. Byłeś nieposłuszny, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Mojżesz się mógł bardzo zirytować. No jak to, Panie Boże, łażę za Tobą po tych pustyniach. Ile już lat? No ze 100. Taki jeden błąd i taka kara, nie wejdę do ziemi obiecanej. Ale Mojżesz jest osobą, która jest bardzo pokorna. Jak Pan Bóg coś mówi, nawet jeżeli są to trudne okoliczności, mówi: Panie Boże, Twoja wola. Nie wiem jak Wy, ale mi nieraz jest się trudno zgadzać z okolicznościami życia, które Pan Bóg mógłby pokierować inaczej. Może wszystko, prawda? Nieraz różne nieszczęścia, które nas nawiedzają, czy Pan Bóg mógłby inaczej? No mógłby. Nawet jeżeli wiemy, że to nie jest Jego sprawa, że to nie jest Jego dzieło. Jakieś choroby, różne zawirowania życiowe, rodzinne. To nie jest Jego działanie i Jego wola. Wiemy o przeciwniku, który działa, ale Pan Bóg mógłby coś zatrzymać. Mógłby jakoś inaczej. Mógłby uzdrowić, kogoś wysłać, dać sen, zapobiec czemuś tam. A jednak pozwala, żeby coś się działo. Dlatego, że Pan Bóg jest mistrzem w tym, ale dzieje się tak wtedy, kiedy Mu ufamy. W odwracaniu przekleństwa w błogosławieństwo. I nawet naszych błędów w coś, co później, jeżeli Mu ufamy, potrafi przynieść coś dobrego. No i mamy tę historię z Mojżeszem. Mojżesz mówi: Panie Boże, no Twoja wola, mój błąd. Dzięki temu my wiemy, że ta cała historia ze skałą to było przesłanie, bardzo ważne. Było na tyle ważne, że Pan Bóg mówi: no Mojżesz, musi być kara, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Ale przecież wiemy, że Mojżesz za długo w grobie to nie spędził. Czytamy w liście Judy. To jest ten list Nowego Testamentu, który ma tylko jeden rozdział i tam jest mowa o tym, jak nad ciałem Mojżesza pojawia się ten, którego my znamy jako Archanioł Michał, ten, którego my znamy później jako Jezus, i pojawia się tam szatan i kłócą się o ciało Mojżesza. Szatan mówi: jest mój, był grzesznikiem, ale ten, którego my znamy jako Archanioł Michał, jako Jezus. Może takie krótkie wyjaśnienie, takie najprostsze, które ja znajduję w Piśmie Świętym, dlaczego Archanioł Michał to jest ten, którego my znamy jako Jezus. Wiecie, jak się chciał z nami zaprzyjaźnić, to przyszedł na ten świat jako człowiek. Jezus. Ale wcześniej nie nazywał się Jezus. Wcześniej był pomiędzy aniołami. I te momenty, kiedy go widzimy, kiedy się pojawia jako wódz wojsk anielskich, to jest właśnie ten Archanioł Michał. Również Księga Daniela o tym mówi.
On chciał być, był taki czas, że chciał być blisko aniołów. Przyjął postać aniołów. Chciał być blisko ludzi, przyjął postać człowieka. Zobaczcie, jaki to jest Bóg. Chce być blisko swoich stworzeń. I tam nad tym ciałem Mojżesza kłócą się. No, całe szczęście, że tutaj Pan Bóg zawsze ma, do Niego należy ostatnie słowo. Całe szczęście dla Mojżesza. Nie spędził zbyt długo w grobie. Pan Bóg zabiera go do swojego królestwa. Przekleństwo zmienia się w błogosławieństwo. Przekleństwo miało być takie, miała być kara, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. A Bóg mówi, wejdziesz do lepszej ziemi obiecanej, tylko mi zaufaj. No i widzimy go w Ewangeliach. Mojżesz razem z Eliaszem pojawiają się na spotkaniu z Jezusem. Przychodzą, żeby mu powiedzieć o jego mesjańskiej misji. Mojżesz tam jest. Więc taka uwaga, jeżeli rozmawiamy o postaciach biblijnych i wspominamy Mojżesza, to uważajmy, bo Mojżesz słucha. Kolejny przykład, na który chciałem zwrócić uwagę, to dwaj bracia, Symeon i Lewi. Jakub miał 12 synów i tych dwóch to mieli taką bardziej gorącą krew. Znajdujemy ten moment, kiedy Jakub z całą swoją rodziną podróżuje w kierunku ziemi obiecanej i docierają do Sychem. I tam koło tego miasta rozbijają swój obóz. Córka Dina wychodzi tam się przejść. No i zobaczył ją książę lokalny, Hamor, który się zakochał. I tak się zakochał, że z nią spał. I tak bardziej na siłę. No ale później on się tak zakochał, że przychodzi do Jakuba i mówi, tak bardzo przepraszam, tak bardzo się zakochałem, ja ją za żonę i my wszystko. No i Jakub mówi, no jak się już stało i tak mówisz, że kochasz, to jedyny warunek jest taki, że zostaniecie częścią naszego ludu, a to się dzieje w ten sposób, że trzeba się obrzezać. Wszyscy mężczyźni, krótkie cięcie. Jest to dla mnie dość niezwykłe, jaką miał siłę przekonywania i jak bardzo był zakochany. Wiecie, przekonajcie wszystkich kolegów, że trzeba zrobić mały zabieg, bo ja się zakochałem. No naprawdę, musiał się bardzo zakochać i miał duży dar przekonywania. No i wszyscy mieli mały zabieg w tym mieście, w Sychem. Jak czytamy w Księdze Rodzaju, 34 rozdział i 25 wiersz. A trzeciego dnia, gdy byli cierpiący i tak naprawdę ledwo chodzili, tak mi się wydaje, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli swoje miecze, wtargnęli bez przeszkód do miasta i wymordowali wszystkich mężczyzn. Taka zemsta. Jakub się złapał za głowę, mówi, no było źle, próbowaliśmy to jakoś, a teraz to no, tragedia. No. Musimy się stąd zawijać, bo zaraz przyjdą okoliczne narody i będzie po nas. Mija sporo lat. Mamy w międzyczasie historię Józefa, która też jest pięknym obrazem tego, jak przekleństwo potrafi zmienić się w błogosławieństwo, ale Józefa zostawimy w spokoju tym razem. No jest moment, kiedy Jakub z całą rodziną trafiają do tego Egiptu. Jest moment, kiedy Jakub umiera. I o każdym z synów mówi, co z nim będzie. Takie proroctwo. On ich zna bardzo dobrze. I wreszcie dochodzi do tych dwóch, Symeona i Lewiego. I czytamy o tym w 49 rozdziale Księgi Rodzaju. Od 5 do 7 wiersza. I mówi tak, nawet ich razem wziął. Symeon i Lewi. To bracia, miecze ich są narzędziami gwałtu. Nie bierz udziału, duszo moja, w radzie ich. Nie przyłączaj się do ich wspólnoty, serce moje, bo w gniewie zabili mężów, a w swawoli okaleczyli woły. Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny i zapalczywość ich, bo jest sroga. Rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę w Izraelu. Innymi słowy, nie będą mieć swojej ziemi, swojego działu. I faktycznie,
mijają wieki. W międzyczasie jest Mojżesz, wychodzą z Egiptu, jest Jozue, trafiają do ziemi obiecanej, zdobywają ją i jest spotkanie w Szilo, tam gdzie tymczasowo stał namiot i rzucane są losy. Księga Jozuego, 19 rozdział, 1 wiersz. A drugi los padł dla Symeona, dla plemienia synów Symeona według ich rodów. Dziedzictwo ich było wśród dziedzictwa synów Judy. Nie dostali swojej ziemi, ale los wskazał, że będziecie mieszkać gościnnie u waszego brata Judy. No, można się było pogniewać. Można się było zbuntować. To takie typowe, prawda? Tak już czytaliśmy wiele momentów w Biblii, jak się ludzie buntują. My też to mamy gdzieś tam w naturze, żeby jak się jakaś niesprawiedliwość dzieje, jak kara jest taka niewspółmierna, żeby się zbuntować. Ale przyjęli to. I zobaczcie, mijają wieki i widzimy, co się dzieje. Izrael się podzielił. Północne królestwa, północne plemiona stworzyły swoje królestwo, tamci sami źli królowie, Jeroboam, Achab i co jeden to gorszy. Nie mieli dostępu do świątyni, zbudowali swoje fałszywe miejsca kultu w Dan i w Betel. W Cielce postawili. To było północne królestwo, a południowe to było królestwo Judy. I jedno plemię, no nie, właśnie dwa, bo pomiędzy nimi byli Symeonici. Nie dostali swojej ziemi, ale byli pomiędzy plemieniem Judy, które miało Jerozolimę, które miało świątynię. A oni byli tam na miejscu. Byli w lepszym miejscu, mieli lepszych królów, mieli okazję w lepszy sposób usłyszeć Ewangelię. A co z Lewim? O nim już wcześniej mogliśmy usłyszeć, bo w Księdze Powtórzonego Prawa, 5 Mojżesza, 18 rozdział, czytamy tak. Kapłani, lewici, całe plemię Lewiego nie będą mieli działu i dziedzictwa z Izraelem. Będą się żywili z ofiar ogniowych Pana i z jego dziedzictwa. Lecz nie będą mieli dziedzictwa wśród swych braci. Pan będzie ich dziedzictwem, jak im obiecał. Nie dostali swojej ziemi, dostali przydział przy świątyni, dostali przydział przy nauczaniu religii i otrzymali błogosławieństwo, chociaż nie otrzymali ziemi. Kolejna historia, która chociaż rozciągnięta na całe wieki, ale pokazuje, jak ludzie, którzy są wierni Bogu, pomimo swoich różnych błędów, pomimo wydawałoby się przekleństwa, które spotyka, Pan Bóg potrafi te najgorsze rzeczy odwrócić w coś, co ostatecznie jest dobre. Ale do tego potrzebna jest wiara w to, że Pan Bóg potrafi. I wytrwanie, żeby się nie buntować, co jest dość dla nas naturalne. No bardzo krótko o Gibeonitach. To taka dość nawet wesoła historia, taki trochę bal przebierańców. Gibeonici to było taki mały naród, który mieszkał na drodze, kiedy Izrael zdobywał ziemię obiecaną. Weszli od strony wschodniej, przeszli przez Jordan, najpierw zdobyli Jerycho, no i szli w kierunku zachodnim, zdobywając kolejne miasta, kolejne narody, podbijając. No i Gibeonici się dowiedzieli, że Izrael zaraz tu będzie. Ich Bóg jest potężny. Podbili tamtych królów na wschodzie, zdobyli Jerycho, zaraz będzie po nas. No i wymyślili sposób. Przebrali ludzi w stare łachmany. Fajna historia, tak pokazuje, jak można czasem nieźle coś wykombinować, nie? Dali im spleśniały chleb do worków i mówią, pójdziecie do Izraela i zawrzecie z nimi pokój. Powiecie, że przyszliście z daleka. No i ci przychodzą, mówią, o, jak my podróżowaliśmy, jak z domu wychodziliśmy, to chleb z pieca był, a ubrania nowiutkie. I jak my przyszliśmy teraz do was, to tak właśnie daleko tam mieszkamy. No Izrael ucieszył się, to było takie nobilitujące. Narody do nas przychodzą, chcą zawrzeć z nami przymierze. Jeszcze chwilę temu gdzieś się poniewieraliśmy, zdobywamy teraz wszystko. Przychodzą nam, w pas się kłaniają.
gdzieś tam z daleka, mówią, no to pewnie, zawrzemy z wami przymierze, będzie pokój, nic wam nie zrobimy. Minęły 3 dni, jak czytamy w tekście biblijnym, i spotykają Gibeonitów. I mówią, dlaczego nas okłamaliście? A Gibeonici mówią, no bo ratowaliśmy życie, bo wiedzieliśmy, że wy potężni, wasz Bóg wielki, obiecaliście, że nas nie zabijecie. Problem w tej historii był taki, że Izraelici dali im obietnicę, a nie poszli do Boga się zapytać. Każda z tych historii, jak człowiek zanim podejmie decyzję, to się przyjdzie najpierw zapytać, Panie Boże, co ja mam zrobić? Tak jak Mojżesz się pytał, nie? To było dobre. A ci tak się w tym momencie tak unieśli taką radością, taką chwałą ludzką, że no, tutaj nam pokłony biją, że nie poszli się Boga zapytać. Myślę, że Pan Bóg powiedziałby, żeby zawrzeć z nimi przymierze, tylko odbyłoby się to w innych okolicznościach, bo tamci ludzie rozpoznali wielkość Boga. A o to chodziło w całej ewangelizacji. Dostają karę. Izrael mówi do Gibeonitów tak. Za to, że nas okłamaliście, no pierwsza sprawa to was nie zabijemy, bo wam obiecaliśmy. Ale za karę będziecie rąbać drzewo i nosić wodę dla naszej świątyni. A Gibeonici mówią, niech tak będzie. Możemy być waszymi niewolnikami. Gdzie dostali karę przy świątyni. Chwilę temu byli poganami, którzy kłaniali się jakimś bożkom, struganym z drewna posążkom, a teraz nagle są wokół świątyni. Mogą dowiedzieć się o Bogu Izraela. Są tak blisko jak nikt inny. Kara zmienia się w błogosławieństwo. Coś, co miało być przekleństwem, staje się błogosławieństwem. No i puentując, tak dla podniesienia, poprawienia krążenia krwi, to jest takie dobre słowo, nie? Cała nasza ludzkość. Od samego początku czytamy, że jedna decyzja sprawiła tyle przekleństw, które nas do dzisiaj włącznie z tymi maseczkami dotykają. A i gorsze rzeczy są. I śmierć jest. I życie potrafi być takie ciężkie. A i tak w takich dobrych czasach jak dzisiaj, pomimo tych nawet maseczek, to jeszcze no dobrze jest. Będzie gorzej. Ale Pan Bóg jest mistrzem w odwracaniu przekleństwa w błogosławieństwo. I jak czytamy na samym końcu, bo to jest niezwykłe, że my wiemy, jak to się skończy. Wiecie, to tak jakby oglądać mecz, którego znamy wynik. I przegrywamy 3-0, a i tak wiemy, że wygramy do 3. Są nawet jakieś emocje. Wiemy, jak to się skończy. No jak to się skończy? Księga Objawienia. Takie moje ulubione fragmenty. 21 rozdział od 1 wiersza. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowy Jeruzalem, wstępujące z nieba, od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie. I będzie mieszkał z nimi i Jego miasto święte będzie tutaj. Gdzie jest, nie jest to napisane wprost w Biblii, ale widzimy to przynajmniej w kilku momentach, że jest więcej cywilizacji, które Pan Bóg stworzył. Od chociażby są sami aniołowie w tym miejscu, które dzisiaj nazywamy niebem. Ale widzimy, co się dzieje w tym momencie. Ta ziemia, która jest miejscem największego przekleństwa w historii
całego wszechświata staje się miejscem, gdzie sam Bóg będzie tutaj miał swój tron. Pan Bóg mógłby zamieszkać w innych miejscach, planetach, czy jakkolwiek te światy, nie wiemy jak to tam funkcjonuje, ale mógłby tam, pomiędzy tymi nieupadłymi, nigdy świętymi istotami. A czytamy, że Jego tron będzie tutaj. Przekleństwo zmienia się w błogosławieństwo. Biblia w ogóle w takim największym uproszczeniu to jest historia o tym, jak utraciliśmy piękny ogród i historia o tym, jak ten ogród na końcu odzyskujemy. A wszystko, co po środku, to jest to przekleństwo, to jest te trudy, to jest to Boże działanie, żeby nas przekonać, że do Niego należy ostatnie słowo, jeżeli Mu ufamy. To nie jest tylko magiczna sztuczka, ale żeby tak się działo w naszym życiu i również w historii całej ludzkości, to ktoś musiał na siebie wziąć cenę tego przekleństwa. I jak czytamy w liście do Galacjan, 3 rozdział i wiersz 13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. On wszystkie konsekwencje, które tak naprawdę na nas powinny spaść. Nieraz na nas też coś spada. Ale wiecie, to są odłamki z tego, co Chrystus wziął na siebie, chociaż na nic nie zasłużył. Ale dzięki temu, że On wziął na siebie całe przekleństwo, cały wstyd, na który nie zasłużył, my możemy liczyć na to, że przekleństwa naszego życia, które nieraz sami powodujemy, bo cokolwiek się dzieje w życiu, zawsze się do tego też my w jakimś wymiarze dokładamy. Różne nasze decyzje. Nawet jeżeli inni ludzie dołożyli dużo więcej. Ale Pan Bóg ma moc odwracać te wszystkie trudne historie, te przekleństwa w błogosławieństwo, dlatego że Jezus zapłacił za to cenę. I tylko On to potrafi, jeżeli my Mu ufamy. I mówię to również do siebie, bo wiem, co to znaczy trudności. I mówiąc o trudnościach, mówię o prawdziwych trudnościach. Nawet o takich trudnościach, że żyć się odechciewa. On potrafi, jeżeli my wytrwamy, ufając Mu, że On może to uczynić. A w liście do Efezjan w 3 rozdziale i 20 wierszu czytamy, że On potrafi nawet daleko więcej uczynić niż to, o czym myślimy i o co się modlimy. Nawet więcej. Ale jeżeli my się trzymamy. I już na zakończenie. Kilka takich bardzo prostych rad. Co robić, kiedy przekleństwo zdaje się być jedynym obecnym w naszym życiu? Po pierwsze, uwierzyć w te Boże obietnice. Że On nas podtrzyma. On nas podtrzyma. Kiedy przychodzą ciemne myśli, pamiętajmy o tym, kto potrafi podsyłać ciemne myśli. Diabeł jest tym, który przychodzi i mówi: dla ciebie to już nic nie zostało. Żadnej nadziei. Wszystko bez sensu. On potrafi wrzucać myśli w nasze głowy. I co wtedy robimy? Odrzucamy te myśli i przychodzimy do Boga, a On jest tym, który potrafi czynić cuda i On potrafi odwracać przekleństwo w błogosławieństwo, jeżeli Mu ufamy. Zatem napełniajmy się dobrymi myślami, żeby diabeł nawet nie miał miejsca wpychać te ciemne. Niech na naszych uszach będzie cały czas coś dobrego do słuchania. Kolejne wiadomości nie zmienią naszego życia, które obejrzymy, ale dobre treści, które usłyszymy, zmienią nasze życie na lepsze. Zacznijmy z Nim tak żyć na poważnie, tak nie jako
dobry dodatek, ważny dodatek, ale żeby życie z Bogiem było takim sednem. I niech tego obrazem będzie nasze dzisiejsze popołudnie. Każdy dzień może być tym pierwszym, lepszym dniem tego, co przed nami. Może być początkiem wieczności. Właśnie to teraz i dzisiaj. I dlaczego mówię popołudnie? Bo to, co my wybieramy w naszym życiu, determinuje to, kim, co się będzie działo jutro i pojutrze. A po południu możemy zaplanować sobie albo spotkanie z Biblią, albo zadzwonić do kogoś i kogoś pokrzepić, podtrzymać w wierze, albo jeszcze jakieś inne aktywności wokół Bożych spraw, albo możemy się dobrze wyspać. Drzemka jest dobra. 20 minut do pół godziny to jest bardzo zdrowe, ale żeby nie przespać całego dnia. I taka prosta sprawa, jak będzie wyglądało nasze dzisiejsze popołudnie. Możemy jeszcze zmienić plan. Możemy całą rodziną wziąć i otworzyć jakąś książkę Ellen White i przeczytać sobie razem rozdział i porozmawiać. Nie mieliśmy w tego planie, było w planie był dobry obiad, a później poleżymy sobie, odpoczniemy. Ale możemy trochę zmienić. I tak z każdym dniem, na ile ten plan będziemy realizować, to te kolejne dni będą lepiej wyglądać i tych błogosławieństw będzie więcej, a konsekwencji przekleństwa mniej. Chwała niech będzie Jezusowi za to, że do Niego należy ostatnie słowo i że On potrafi zmieniać przekleństwo w błogosławieństwo. Również te wszystkie maseczkowe przekleństwa w jakiś niezwykły sposób. On potrafi. Jeżeli my będziemy Mu ufać, cokolwiek się dzieje w naszym życiu i w naszym świecie, że On potrafi obrócić to w błogosławieństwo ku Jego chwale. Amen. Powstańcie proszę do modlitwy. Niech słowa z księgi Jeremiasza z 29 rozdziału będą takimi słowami błogosławieństwa, z którymi dzisiaj pójdziemy do domów. Pan Bóg mówi tak. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, i odmienię wasz los. Dobry, święty Ojcze nasz, przychodzimy teraz do Ciebie, żeby powiedzieć, że naprawdę chcemy Ciebie szukać w naszym życiu. Chcemy dobrze wybierać, tak dzisiaj, jak i jutro. I również te drobne sprawy naszego życia, żeby nie były obojętne. Tak jak oczekujemy i lubimy, jak Ty w naszym życiu również te drobiazgi wpływasz na naszą korzyść, zmieniasz je na lepsze. Chcę, Panie, podziękować za to, że różne błędy naszego życia nie przekreślają wszystkiego. Że Ty potrafisz nawet najgorsze historie zmienić w błogosławieństwo. Nawet jeżeli teraz jest to trudem, bólem, smutkiem, to Ty potrafisz. I takiego Boga mamy i takiego Boga trzymamy się Twoich obietnic, Panie. Proszę Ciebie za wszystkimi, którzy przechodzą przez trudności. Żebyś w tych ciemnych myślach, którymi diabeł zasypuje, przebił się ze swoim światłem, które rozpromienia, rozjaśnia wszystkie ciemności z nadzieją, że każda historia może zakończyć się dobrze, jeżeli Tobie ufamy, wierzymy w Twoje cuda. Chcemy, Panie, wytrwać w naszym zaufaniu do Ciebie i dziękujemy, że wiemy, jak to wszystko się skończy. Dziękujemy, że możemy oczekiwać na spotkanie z Tobą bez lęku i bez obaw, z radością, że to będzie ten dzień, kiedy naprawdę wszystko się skończy i całe przekleństwo zmieni się w błogosławieństwo. W dobrym imieniu naszego Zbawcy Jezus przychodzimy, prosząc, Panie, żebyś Ty czynił jeszcze więcej w naszym życiu, niż potrafimy to wyrazić, niż potrafimy to prosić i widzieć, co jest nam potrzebne.
Daj nam siły do dobrych decyzji. Proszę Ciebie za zborem w Skoczowie. Niech Tobie, Panie, będzie chwała. Amen. Thank you.